Hallo und herzlich willkommen zu unserer Deutschstunde. Keine Sorge, ich werde nicht die ganze Zeit Deutsch sprechen. Moment, hier ist es so mir nicht. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się uczyć, by się nauczyć. Also, strategisch lernen, erfolgreich lernen. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jaki jest wasz styl uczenia się? Może wiecie, ale mamy cztery takie style uczenia się. Styl wykorzystujący słuchanie, styl wykorzystujący widzenie, styl wykorzystujący ruch i interakcję. Co charakteryzuje każdy z tych stylów? Dla tych, którzy uczą się poprzez patrzenie, najważniejsze są obrazy i to, żeby zapisywać sobie słowa na karteczkach, przyklejać te karteczki wszędzie, otaczać się po prostu tymi słowami, żeby być w tym języku. Dla tych, którzy uczą się poprzez słuchanie, najważniejsze jest to, aby po prostu słuchali. Słuchali słówek nagranych na podcastach, słuchali radia, muzyki, nawet telewizji. Telewizji też da się słuchać, nie trzeba jej nawet oglądać. Najważniejsze jest to też, żeby mówili i słuchali sami siebie. Mogą to być krótkie dialogi, które prowadzi się ze sobą. Ja się tak na przykład uczyłam, rozmawiałam sama ze sobą. Co prawda moje otoczenie uważało, że jest ze mną coś nie tak, ale generalnie jakoś się tego niemieckiego nauczyłam. No właśnie, jeszcze jedna rzecz jest dość istotna dla tych, którzy słuchają. Cisza w oku i spokój, tak żeby słyszeli tylko to, co jest dla nich istotne. Dla tych, którzy się ruszają, takich jak ja, najważniejsze jest to, żeby gestykulowali, pracowali nad mimiką, czyli mówili na przykład przed lustrem. I wtedy można obserwować swoją twarz, to jak się zachowujemy, kojarzyć gesty ze słowem, które powiedzieliśmy. I karteczki w mieszkaniu dla tych, którzy tam patrzyli, przydadzą się też tutaj, bo ruszając się, przyklejamy karteczkę tu, przyklejamy karteczkę tam, ruszamy się, zapamiętujemy słowo związane z danym ruchem. To też jest dość istotne. No i dla tych osób istotne jest też to, aby wszystko, czego się uczą, miało jakieś praktyczne zastosowanie. Komunikacja. Komunikacja, interakcja to też jest metoda uczenia się, czyli musimy znaleźć sobie kogoś, akurat ja nikogo nie mam, ale trzeba znaleźć kogoś, kto się będzie z nami uczył. Wtedy takiej osobie tłumaczymy to, czego się nauczyliśmy, tłumaczymy jakąś regułkę gramatyczną, tłumaczymy nowe słówko, albo po prostu dyskutujemy ze sobą nad jakimś problemem, zagadnieniem, które musimy omówić, którego musimy się nauczyć. Możemy też poprosić, aby ta osoba nas po prostu odpytała. Może to straszne, ale czasami trzeba się odpytywać. Nawzajem też. Czy zastanawialiście się nad tym, czy każdy z nas uczy się tak samo, czy wszyscy uczymy się tak samo? Nie, każdy uczy się inaczej. I ja uczę się inaczej niż Agnieszka, niż Łukasz. Agnieszka patrzy, Łukasz słucha, a ja się przede wszystkim ruszam i robię dużo zamieszania wokół siebie. Ale dzięki temu łatwiej mi zapamiętać dane słowo, daną sytuację, daną reakcję. Najgorsze jest to, że wszyscy dostajemy czasami takie samo zadanie i oczekuje się od nas tego, że wszyscy rozwiążemy je w taki sam sposób. Nie, nieważne jest to, w jaki sposób rozwiążemy dane zadanie, czy w jaki sposób będziemy się uczyć. Ważne jest to, abyśmy uczyli się skutecznie. A na skuteczną naukę mają wpływ różne czynniki. Na przykład to, w jakim jesteśmy wieku. Okej, jestem od was trochę starsza. Niewiele, ale starsza. Także trochę trudniej będzie mi się w tej chwili nauczyć nowych słówek, niż komuś, kto ma teraz 7 lat, niż komuś, kto ma lat 15. Ale jak sobie pomyślę, że komuś, kto ma lat 60 będzie jeszcze trudniej niż mi, to trochę mnie to pociesza. Może nie powinno, ale pociesza. W każdym razie wiek ma bardzo duże znaczenie na to, jak się uczymy i jak skutecznie się uczymy. Więc moi drodzy, im wcześniej, tym lepiej. Poza tym duży wpływ na to ma nasze nastawienie do języka. Czy jesteśmy nastawieni pozytywnie, czy raczej ktoś nam kazał się tego niemieckiego uczyć, bo w szkole są 2 godziny w tygodniu. Co zrobić? No co? Trzeba się uczyć. Mamy na przykład jakąś ulubioną nauczycielkę, dajmy na to nauczycielkę języka niemieckiego. No to jeżeli ją lubimy, lekcje są fajne, jesteśmy bardziej zmotywowani, żeby się języka niemieckiego uczyć. Jeżeli wiemy, że tam na tym niemieckim to tylko domuzań, to raczej niekoniecznie nam to tak wchodzi i raczej idziemy z niechęcią na ten niemiecki. Nastawiajcie się raczej pozytywnie i uczcie się przede wszystkim dla siebie. To też jest dość istotne, uczyć się dla siebie, żebym ja była pozytywnie nastawiona do nauki, a nie, że ktoś mi kazał się uczyć. Ja chcę się uczyć. I to jest właśnie mój indywidualny styl nauczania. To, czy ja się uczę patrząc, pisząc, słuchając, biegając, to nie ma znaczenia. Ważne, żebym uczyła się skutecznie.
i była zmotywowana. Musimy się teraz zastanowić nad tym, co nas motywuje do nauki. Zakochałam się w kimś, kto mówi po niemiecku i chce się nauczyć niemieckiego, żeby rozmawiać z nim. A może interesuje się muzyką i akurat ta niemiecka podoba mi się na tyle, że chciałabym wiedzieć, o czym oni tam śpiewają, a nie powtarzać tylko po prostu jakiś tekst. A może chciałabym przeczytać Goethe, teksty Goethego w oryginale. Dlaczego nie? Można spróbować. Da się. Naprawdę się da. Da się przeczytać i da się przeżyć. To też jest jakaś motywacja. Ważne jest to, żeby znaleźć cel, znaleźć to, co chcemy zrobić z tym językiem, a nie uczyć się, bo po prostu tak. Ważne jest, żeby mieć jakiś cel, być zmotywowanym do tego, aby ten cel osiągnąć. Tak łatwiej nam będzie mierzyć nasze osiągnięcia, mierzyć nasze małe kroki, którymi zmierzamy do tego celu. Kolejna rzecz, która jest ważna w nauce, to emocje. Czy ja się boję, czy ja się cieszę? To jest to, co też troszkę łączy się z nastawieniem do danego języka. Czy ja się cieszę na to, że idę na lekcję niemieckiego, czy raczej sobie myślę, o kurczę, mam przechlapane. Nie, nie, po prostu dzisiaj jest klasówka, nie nauczyłam się, nie chcę. No, jak nie chcę, to raczej nie chcę się uczyć i raczej się nie nauczę. A jak sobie pomyślę, o fajnie, dzisiaj będziemy robić jakiś projekt, lubię wycinać, lubię rysować, lubię robić zdjęcia, podoba mi się, idę z pozytywnym nastawieniem. Zresztą nawet z tym, czego się uczymy, związane są jakieś emocje. Jeżeli czytam tekst, który jest dla mnie trudny, jest na przykład o czymś smutnym, jestem smutna. Jeżeli słucham radosnej muzyki, jestem radosna. Łączcie emocje też z rzeczami, które robicie w danym języku. Wtedy też łatwiej będzie Wam zapamiętać to, co robiliście i odwołać się do tych emocji poprzez emocje do tekstów, na którym pracowaliście albo tekstów, które słuchaliście. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą niestety trochę nie mamy wpływu. To są zdolności językowe. No, albo ktoś może się tego języka nauczyć, albo tak niekoniecznie. Nie mówię, że nie może, bo teoretycznie każdy może, ale jednym jest trochę łatwiej, innym jest trochę bardziej pod górę. Ale tym, co mają trochę bardziej pod górę, chciałam tylko powiedzieć, nie poddawajcie się. Bo potem warto pokazać tym, co mieli tak łatwiej w życiu, że też się da. No, nie ma się co poddawać. Trzeba zawsze walczyć, bo jest jedna góra, potem jest trochę z górki, znowu z pod górę. Ale potem jest znowu z górki. Także pamiętajcie, dacie radę. Jak odkryć to, jakim jesteście typem, jaki macie swój styl uczenia się? Najlepiej zrobić sobie może jakiś test. Damy Wam kilka wskazówek, gdzie takie testy znaleźć. Kliknijcie potem tutaj pod filmikiem, będzie link. Kliknijcie sobie w ten link, tam znajdziecie wskazówki do różnych testów, możecie je rozwiązać. Dla tych, którzy mają te większe zdolności, są bardziej ambitni, polecamy zrobienie tego testu w języku niemieckim. Dla tych, którzy mają tą kłódkę, właśnie się zaczynają, damy Wam też wersję po polsku, żebyście nie musieli tak męczyć, żebyście tylko tak trochę tego niemieckiego mieli. Dacie radę, jak już Wam mówiłam, dacie na pewno. Okej, czyli jak już sobie zrobicie ten test, będziecie wiedzieli, jakim jesteście typem, jaki macie styl uczenia się, warto, żebyście wiedzieli, co z tym zrobić. No to co z tego, że ja wiem, że ja uczę się przez to, że patrzę. No patrzę i widzę, no i co? Jak to wykorzystać? Najlepiej jest, pokażę Wam kilka różnych takich trików, jak to wykorzystać. Szkoda, że nie widzicie w tej chwili mojego biurka, ale może zobaczycie za chwilę, bo ono wygląda jak jedna wielka pustynia, właściwie nie pustynia, jeden wielki chaos. Właściwie jest to wielki chaos, w którym leżą różne przedmioty, ale ja się też w chaosie uczę, bo się ruszę. Tak przestawiam sobie różne przedmioty, chaos mnie otacza, uczę się w chaosie. Właśnie, nigdy nie miałam porządku w pokoju, jak się uczyłam. Jak się jest takim typem, który po prostu uczy się przez to, że patrzy. No najlepiej sobie połączyć na przykład słowo z obrazkiem. Mam tutaj takie słowo. Słowo moje to jest bleistift. Sobie go tutaj nakleiłam na biureczku. No i co, i po prostu sobie biorę mój bleistift. Zresztą on też jest jakiś trochę już obdrapany, ale mój ulubiony ołówek. I łączę sobie słowo z obrazkiem. Mam temperówkę. Wiem, że po niemiecku to jest szpica, te szpica. To mam karteczkę, mam obrazek. Kojarzę sobie to, co położyłam, z tym, co napisałam. Proste, banalne, ale jakże skuteczne. Starajcie się też potem te rzeczy w jakiś sposób ze sobą połączyć. Czyli jak już sobie kładę ten ołówek i położyłam sobie tę temperówkę,
Jeszcze sobie mogę do tego dołożyć, nie wiem, zeszyt, czyli das Heft, przykleić do tego kartkę, ok, napisałam das Heft, mam tutaj jeszcze książkę, też sobie ją okleję, że to jest mój das Buch. No dobrze, no i co z tego? No, mogę spróbować zrobić sobie z tego w myślach jakiś film, połączyć ze sobą te fakty. Jeżeli chcę sobie przypomnieć, na przykład jakby ten ołówek, kładłam go jako pierwszy, to sobie zapamiętuję, ok, w moim filmie pierwszym aktorem był ołówek. Ołówek? Bleistift? Położyłam go na tej karteczce i działa. Zadziała, zobaczycie. Trzeba odtwarzać sobie filmy. Nasze myśli to filmy. Wystarczy w tych myślach trochę pogrzebać i znajdziemy tam odpowiednie słówka. Można tworzyć sobie swoje własne fiszki, flashkarty z obrazkami, czyli o, tutaj mam taką fajną, taka domowej roboty, ale mamy na niej napisane apfel, mamy obrazek, z tyłu mogę sobie zapisać tłumaczenie, jeżeli nie chcę rysować, bo nie umiem, to mogę sobie z tyłu napisać apfel, znaczy z tyłu napisać, z przodu napisać apfel, a z tyłu napisać jabłko. Mam swoją własną karteczkę, którą ze sobą noszę w kieszeni i jak potrzebuję sobie przypomnieć, jak to było jabłko, wyciągam, czytam, mam. Patrzę, nawet nie muszę tego mówić na głos, patrzę, zapamiętuję. Te kartki mogą być też różnych kolorów, że na przykład mamy tak owoce niebieskie, warzywa zielone. Kartka była zielona czy niebieska? Zielona czy niebieska? Niebieska, dobra. Wyciągam, mam owoce. Warto też w podręczniku, na przykład, jeżeli uczycie się z jakiejś książki i macie obrazek i chcecie się nauczyć jak najwięcej słówek, które są na tym obrazku, to rysować do osób, które tam się znajdują, swoje własne chmurki dialogowe i opisać, na przykład, no, das ist ein Computer, das ist ein T-shirt, das ist ein Tisch, zum Beispiel. Tak, na przykład. Powiedziałam, że będzie trochę po niemiecku, w końcu to lekcja niemieckiego. I do takiego obrazka, ja pokażę, jak mam obrazek, można sobie dorysować chmurki dialogowe i w tych chmurkach napisać, o czym oni rozmawiają. W ten sposób zapamiętuję obrazek od razu z tekstem. Jest mi trochę łatwiej, niż gdybym miała się uczyć oderwanych zdań, które są zapisane gdzieś tam indziej w innym miejscu. Używajcie też wszelkich zakreślaczy, wszelkich kredek. Ja na przykład mam taką metodę, że jak czytam coś i chcę to zapamiętać, to po prostu może to straszne dla książki, ale koloruję tekst. Po prostu sobie koloruję, zamazuję kredką. Mam takie kredki, mam też dwa kolory w jednym. To też jest dość praktyczne. I jest mi w ten sposób łatwiej odwołać się do miejsca, widzę od razu to, co jest dla mnie istotne. Czas jest na tych, którzy słuchają. Tu powinnam pogadać z Łukaszem, bo Łukasz słucha. Ale właściwie na dobrą sprawę każdy z nas jest taki, że i trochę czyta, i trochę słucha, i trochę się rusza, i trochę rozmawia. Więc wszystkie te reguły naraz, znaczy wszystkie te reguły, wszystkie te zasady, wszystkie te wskazówki połączone w jedno mogą sprawić, że będziemy mieć po prostu taki repertuar możliwości, że już wszystkiego się nauczymy skutecznie. Ale wracając do tych, którzy słuchają, mówcie dużo, mówcie do siebie, powtarzajcie sobie te rozmowy, które prowadziłam sama ze sobą. Trzeba powtarzać nowe słówka na głos. Jeżeli uczy się na przykład części ciała, to sobie staję przed lustrem i mówię das Auge, die Nase, der Mund. Powtarzam sobie, pokazuję, powtarzam, mam i ruch jednocześnie i słyszę sama siebie i widzę, co powiedziałam. Warto grać w skojarzenia. Tu przydałby nam się partner, czyli trochę wchodzimy w tę interakcję, ale mogę też zrobić to sama. I do tego fajne są nasze story cubes. Możemy sobie sami zbudować z nich historyjkę, czyli wyrzucam sobie jakieś tam... Wyrzucam sobie, pewnie mnie nie słyszeliście, bo tak to hałasuje. Wyrzucam sobie jakieś kostki, wyrzucam sobie jakieś obrazki. Gwiazdka, drzewo i kostka. No i teraz sobie staram się w jakiś sposób to połączyć w historię, skojarzyć. Na przykład, der Baum, no to co to może być? Co to może być? Der Wald na przykład. Kojarzę sobie, mówię, der Baum steht im Wald. Staram się skojarzyć ten obrazek z jakimś miejscem. Na przykład, der Stern im Himmel, gwiazdka na niebie. Der Würfel im Brettspiel, zum Beispiel. Można zagrać kostką w grę planszową. Czyli kojarzymy jakieś miejsce, inny przedmiot z danym przedmiotem, który sobie wyrzuciliśmy. I tak możemy grać w skojarzenia sami ze sobą. Może to trochę smutne, jak musimy grać sami ze sobą, ale dość praktyczne. Więc naprawdę nie przejmujcie się tym, grajcie. Grajcie sami ze sobą.
Możecie też siebie nagrywać. W obecnych czasach każdy z nas może nagrać się komórką. Wiem, że słuchanie siebie to nie jest fajna rzecz, ale dość skuteczne, jeżeli chodzi o naukę języków obcych. Czyli nagrywamy sami siebie, porównujemy to na przykład z jakimś innym nagraniem i w ten sposób uczymy się prawidłowego akcentu, prawidłowej wymowy i też nabieramy śmiałości w mówieniu. I jeszcze jedna rada. Zadawajcie dużo pytań. Pytajcie, nie bójcie się pytać. Nieważne jest to, czy powiecie to poprawnie, gramatycznie. Ważne jest, żebyście w ogóle mówili, więc zadawajcie pytania. Poprzez pytania też się dużo możemy nauczyć. Dla tych, co się ruszają, istotne jest, aby się po prostu ruszali. Czyli możemy sobie stworzyć takie karteczki z słówkami. Das Herz, der Wecker. I takie karteczki umieszczam sobie w różnych miejscach w pokoju. Pokoju za dużego nie mam, ale sobie powieszę je za sobą. One nie muszą wisieć obok siebie, nie muszą wisieć tak blisko siebie, mogą wisieć w różnych miejscach i chodząc sobie od miejsca do miejsca, powtarzam sobie słówka. Przechodząc koło danego miejsca, powtarzam sobie słówko. To słówko nie musi być związane z tym miejscem. To też jest takie ćwiczenie dla naszego mózgu, że on nie kojarzy sobie das Regal z tym, że ta kartka wisi nad gale, bo to już na przykład tego się już nauczyliśmy, to już wiemy, ale to na tym regale wisi słówko das Herz. Fajnie jest też, żeby na przykład na regale, który jest rodzaju nijakiego po niemiecku, wieszać sobie słówka, które są rodzaju nijakiego. Wtedy sobie skojarzymy miejsce z rodzajnikiem. Troszkę będzie łatwiej z tymi rodzajnikami, ale o rodzajnikach będzie innym razem. Na razie tylko taki mały tip. Mamy te słówka, chodzimy, zapamiętujemy. Poza tym warto sobie stworzyć fiszki, które mamy ze sobą cały czas, wyciągamy z kieszeni w autobusie. Ja akurat mam taką ładną. Die Liebe, czyli miłość. Noszę ją zawsze ze sobą, jeżeli nie pamiętam, jak się to słówko miłość nazywa po niemiecku, wyciągam w autobusie, czytam, ok, wiem. Można też skorzystać z gotowych fiszek. O, na przykład tych. Wybrać sobie jakąś ich tam część i po prostu uczyć się, powtarzać, nosić ze sobą. O, to też dobrą fiszkę wyciągnęłam. Kłamstwo. Po niemiecku, kto wie? No. Die Lüge. Agnieszka wiedziała. Za późno. Also, die Lüge. Nauczyłam się. Przekładam do drugiej kieszonki. Tak też można się uczyć. Kieszeń prawa do nauczenia, kieszeń lewa nauczone. I dla Was, moi mili, jeszcze jedna wskazówka. Wy fajnie, żebyście pracowali jeszcze z aplikacjami do nauki słówek, z programami komputerowymi, jeżeli w ogóle jeszcze takich używacie, może telefon Wam w zupełności wystarcza. Ale właśnie one dla Was są. W ten sposób też łatwiej Wam będzie nauczyć się zdań, zwrotów, całych wrażeń, słówek. Interakcja i komunikacja. O, ktoś do nas przyszedł. Właśnie interakcja i komunikacja. Bardzo się cieszę, że ktoś przyszedł do mnie, a też się z kim pogadać. Dzięki temu pokażę Wam, na czym polega interakcja, komunikacja i jak się w ten sposób uczyć słówek. Hello Max, come to me. Ich mache hier so ein bisschen Platz. Ja, hallo Justyna. Hallo Max. To jest Max. Max. Przypadkiem się tu znalazł. Zupełnie nie wiem skąd. Więc wykorzystam go trochę do tego, żeby pokazać Wam, na czym polega interakcja i jak się w ten sposób uczyć. Max. Ja, Justyna. Ich habe keine Ahnung, was ich dich fragen sollte. Nein. Ich bin verheiratet. Ich auch. Achso, okay, gut. Dann gehe ich weiter. Nein, okay. Was isst du gern? Ich esse gern Rindfleisch. Mhm. Und du? Was isst du gerne? Ich esse gern Gemüse. Ach, welches Gemüse isst du gerne? Keine Zwiebel. Ach, du magst keine Zwiebeln? Genau, ich mag keine Zwiebel. Aber was isst du denn am liebsten? Ach so, am liebsten. Am liebsten esse ich Eis. Oh, Eis mag ich auch. Welche Sorte magst du am liebsten? Erdbeereis. Oh, ich mag Schokolade. Schokolade? So langweilig. So lecker. Langweilig. Lecker. Ach komm schon. Was trinkst du gern? Kaffee. Ich liebe Kaffee. Ich auch, aber am liebsten trinke ich Wein. Okay, ich am liebsten Bier. Weil du ein Deutscher bist. Das ist es. Okay, jak słyszeliście, mieliśmy tutaj sporo słówek związanych z jedzeniem. Na przykład Fleisch,
Rindfleisch, Eis, Erdbeereis, Gemüse, Zwiebel, Butter, Spieße, Kaffee, Wein, Bier. Tyle słówek, taka krótka rozmowa. A jednocześnie można się sporo nauczyć. Nie trzeba się bać mówić. Można też robić błędy, jak słyszeliście. Może jest zły Niemiec i na was nakrzyczy. No właśnie. Odpytamy Niemca teraz wie polskiego. O nie. Aha, Max, ein bisschen polnisch jetzt. Ja, wenn sein muss. Es muss so sein. Sag mal, was heißt Gazeta auf Deutsch? Ah, das ist einfach. Aha. Gazeta ist die Zeitung. Mhm, sehr gut. Und Zima? Ist das nicht der Winter? Das ist leider der Winter. Ja. Mhm. Und jetzt sag ich was. Domek dla ptaków. Haus für Vögel? Das Vogelhaus. Das Vogelhaus. No właśnie. Możemy się odpytywać nawzajem ze słówek, robić to w zabawny sposób, zadawać sobie dodatkowe pytania, kombinować razem. W ten sposób nauczycie się na pewno skuteczniej i szybciej, bo jak się robi coś przyjemnego i ma się przy tym dużo zabawy, to jednocześnie się uczy i łatwiej, i szybciej. Powoli zbliżamy się już do końca. A na podsumowanie chciałabym zwrócić Waszą uwagę jeszcze na jedną dość istotną kwestię. Czy wiecie, że 20% z tego, co przeczytaliśmy, zostanie w naszej głowie? 20% to nie jest za dużo. 30%, troszkę więcej, z tego, co usłyszeliśmy. Jakbym tylko Maxa słuchała, to pewnie zapamiętam 30%. Nie muszę na niego patrzeć, wystarczy, że go słucham. 30% to nie jest za wiele. Pewnie zapomnę, co mam kupić, jakby mi to powiedział po niemiecku. 40% z tego, co zobaczyłam, zapamiętam z niego 40%. Ciekawe, które. 50% z tego, co powiedzieliśmy, czyli nasza rozmowa, tam o jedzeniu, powinnam zapamiętać 50%, pamiętam tylko tyle, że lubi mięso. No dobra, połowę, tak? 60% z tego, co zrobiliśmy, no, czyli tam sobie naklejałam kredeczki, to pamiętam, der Wecker und Rycy już nie pamiętam, bo to tylko 60%. Ale 90% z tego, co przeczytaliśmy, usłyszeliśmy, powiedzieliśmy, zrobiliśmy, zostanie w naszej pamięci. Czyli praktycznie 100%. 90% już tak prawie 100%. Więc słuchajcie, działajcie, rysujcie, piszcie, słuchajcie, wklejajcie, rozmawiajcie. Poznajcie w ten sposób też nowych ludzi, otwierajcie się na nowe języki i uczcie się przede wszystkim skutecznie. Do zobaczenia. Cześć!